No hej, teraz Wam pokażę różnicę między Nawłociami. Chodzi o naszą rodzimą Nawłoć Pospolitą i tą Nawłoć, która przybyła na nasze tereny dzięki ogrodnikom i tak straszliwie się rozrosła na łąkach. I teraz zobaczcie, jaka jest różnica. Ta nasza Pospolita, o tutaj ją macie, popatrzcie. Ona tymi liśćmi, to jak widać jest taka bardziej, liście rosną wzdłuż łodygi. Są takie rzadsze, kwiaty też są bliżej łodygi. W ten sposób rosną. Teraz Wam pokażę, o, jak liście wyglądają. O, są takie bardziej szersze. O, widzicie? Popatrzcie. I to jest właśnie Nawłoć, nasza rodzima pospolita. Natomiast dla porównania, ponieważ jest mniej więcej tej samej wielkości, zobaczcie, jakie ma liście zagęszczone na Nawłoć kanadyjska. Widzicie, jaka różnica? No, na pierwszym rzut oka nawet widać. Teraz kwiaty też rosną mniej więcej w takim rozkładzie jak liście. O, w takim samym układzie się rozchodzą jak liście od dołu do góry. To tak samo te kwiaty. O, także teraz może dajmy koło siebie, żeby można było zobaczyć. O, widzicie, jaka różnica? Dla mnie kolosalna. Przybliżę może liście. Zobaczcie. O. Te nasze są takie, można powiedzieć, już u dołu większe, szersze. I są rzadziej poukładane wzdłuż łodygi. A tu bardzo zagęszczone. Przy tej kanadyjskiej. Tak samo kwiaty. Inaczej wyglądają, inaczej też rosną. Są bardziej skupione wokół siebie, a tutaj jak te gałęzie na drzewach są rozpostarte, te kwiaty na kanadyjskie. No to tyle, dziękuję. Hej.